Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj zaprezentuję wam nadchodzącą grę, jaką jest Binary Escape. Dziś nietypowo, ponieważ zostałem poproszony przez twórców Binary Escape o zaprezentowanie wam na kanale tej gry i zachęcenie do śledzenia jej. Gra wychodzi w październiku przyszłego roku, choć ta data jeszcze może jakby zmienić swoje miejsce. Gra będzie wydana na Steamie i ma już swoją stronę na Steamie, gdzie możecie oczywiście ją zaobserwować i możecie jakby wyczekiwać tej premiery, ale ma też bardzo głębokie podłoże fabularne i myślę, że to w tym wszystkim jest najciekawsze aktualnie. Po różnych zakątkach internetu, od YouTube'a oryginalnego Mac Studios, po stronę internetową Binary Escape, naprawdę w wielu różnych miejscach jest rozsiana fabuła tej gry. I szczerze powiedziawszy, próbowałem się w to zagłębić, powiem wam, jest tego sporo. Jest tego sporo jak na grę, która jeszcze nie miała premiery. I naprawdę jest w czym grzebać, jest czego szukać, bo dowody są rozsiane po różnych zakamarkach tego internetu. No i oczywiście linki do tych wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie. Twórcami jest stosunkowo świeże studio, polskie studio, które tworzy tą grę jako swój najwyraźniej pierwszy projekt, patrząc po stronie producenta i wydawcy. Gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, a oto jej opis na Steamie. Binary Escape to horror dla wielu graczy, w którym ty i trzech innych graczy musicie stawić czoła przerażającym potworom i rozwiązać zadania, aby przetrwać. W tej mrocznej grze celem jest przetrwanie i ucieczka z miejsc, w których jesteś uwięziony, unikając śmiertelnego spotkania z potworami, które cię ścigają. W grze wcielamy się w ludzi, którzy zostali porwani i wzięci do eksperymentu przez fikcyjną korporację Geno Corporation. Ich celem jest rozwiązywanie zadań w określonych lokacjach, aby przetrwać eksperyment stworzony przez tajemniczą korporację. Lokacje są generowane losowo, więc w każdej grze pomieszczenia i zadania będą inne. Oprócz rozwiązywania zagadek, twoim głównym zadaniem jest unikanie potworów, które nieustannie czają się w ciemności. Każdy potwór ma swoje unikalne cechy i strategie, a twoje decyzje zadecydują o tym, czy uda ci się ich uniknąć, czy też staniesz się ich ofiarą. W Binary Escape twoja umiejętność współpracy i szybkiego myślenia zostanie wystawiona na próbę. Będziesz musiał polegać na swoich towarzyszach, aby przetrwać w tej mrocznej rzeczywistości. No nie powiecie, że nie zapowiada się to mega ciekawie. Przede wszystkim gra będzie na 4 graczy, jest to kooperacja. Jest to gra, w której będziemy musieli rozwiązywać zagadki, ale też unikać potworów. Będzie generowana losowo, więc to jest na pewno bardzo na plus. W ogóle tego typu bardzo szybko się nudzą, jeżeli nie są randomizowane. Tak jak wspominałem wcześniej, gra ma swoją zaplanowaną premierę na październik przyszłego roku, czyli 2024. Ale już teraz możecie rozwiązywać zagadki związane z tą grą, ponieważ twórcy bardzo duży nacisk kładą na fabułę, której nie szczędzą nam ujawniać z każdym dniem coraz więcej. Więc jeszcze raz zachęcam do linków w opisie. No i co? Ja się z wami żegnam. Zrobiłem film promocyjny gry. Jestem zarąbiście szczęśliwy z tego powodu, że nie jestem jedyną osobą, która tworzy jakąś grę horrorową aktualnie. I naprawdę daje mi to dużą nadzieję na to, że polski rynek game devowy nadal może iść w kierunku gier indie i gier horror, bo wierzę, że ta gra będzie naprawdę świetna i z pewnością nagram ją na kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach, no i cześć! Miłego dnia wszystkim!